Witam w prezentacji i montażu 34 numeru Stara 266 od Hachette. W tym numerze otrzymujemy górną belkę poprzeczną ramy, dwa wahacze, płytkę ustalającą wału, wkręty specjalne i śrubki. W tym numerze do dwóch wahaczy zostały przymocowane złącza ramy. Jeden wahacz został przymocowany do mechanizmu różnicowego. Otrzymaliśmy górną belkę poprzeczną ramy i płytkę ustalającą wału. Po montażu części z 34 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami i kierunkowskazami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem i logo Stara, przedni zderzak, silnik, podłużnicę ze światłem, dwa uchwyty, łańcuch z hakiem, dwie belki poprzeczki ramy, tylny mechanizm różnicowy z wałem napędowym, wciągarkę części wału napędowego wahacze, tester, tylne zawieszenie z częściami tylnego zawieszenia, drobne elementy, cztery koła i kierownicę. Numer 34. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, ważne wskazówki, instrukcję montażu i pokazane części z zamontowanymi wahaczami. Ciągnik siodłowy Star C200.
Samochody Stark to nie tylko ciężarówki, lecz także ciągniki siodłowe. Jednym z tego rodzaju pojazdów był Stark C-200 z 1981 roku, który przeszedł szczegółowe badania techniczne w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, badania w ITS. Pomiędzy 15 marca 1981 roku a 25 czerwca 1982 roku w Zakładzie Technicznej Eksploatacji Pojazdów ITS przeprowadzono badania homologacyjne ciągnika siodłowego Stark C200. Prace wykonano dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Ciężarowych w Starachowicach na podstawie zlecenia EESS-3081 14 lutego 1981 roku. Badania homologacyjne miały na celu sprawdzanie zgodności wykonania pojazdów z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm oraz określenie użytkowych cech pojazdu. Kontrolne zużycie paliwa zmierzono przy całkowitej masie pojazdu przy prędkości 60 km na godzinę. W czasie pomiaru samochód przejechał drogę o długości 112,5 km, zużywając 26 decymetrów sześciennych paliwa. Średnie zużycie paliwa wynosiło 25,1 decymetra sześciennego na 100 km. Uwagi ogólne. Badany samochód był modernizacją dotychczas produkowanych samochodów seryjnych Stark 200. Mamy zdjęcie ciągnika siodłowego Stark C200 na badaniach w Instytucie Transportu Samochodowego prowadzonych od 15 marca 1981 roku do 25 czerwca 1982 roku. Mamy tabelę z porównaniem danych zgłoszonych przez producenta z wynikami badań w ITS ciągnika siodłowego Stark C200. Mamy tabelę z przełożeniami i maksymalnymi prędkościami na poszczególnych biegach. Mamy tabelę z pomiarami mas i nacisków na osie badanym ITS ciągnika Stark C200. Mamy zdjęcie na ciągnik siodłowy Stark C200, lewy bok pojazdu. Mamy zdjęcie ciągnika siodłowego Stark C200, miejsce pracy kierowcy. Kilka niedociągnięć. W czasie badań wystąpiły następujące wady i usterki pojazdu. W obwodzie instalacji elektrycznej wyłącznika kierunkowskazu występowały upływy prądu, powodujące wyładowanie akumulatorów po 72 godzinach postoju samochodu. Po wyjęciu bezpiecznika z tego obwodu wyładowywanie akumulatorów nie występowało. Zamek drzwi lewych można było otwierać każdym przypadkowym kluczykiem. Ciągnik nie był wyposażony w jakiekolwiek urządzenie zabezpieczające przed uruchomieniem przez osoby niepowołane w stopniu określonym przez kodeks drogowy. Mamy zdjęcie pomiarów zużycia paliwa przy stałych prędkościach wykonanych przy pomocy przepływomierza podczas jazdy na czwartym i piątym biegu przy masie własnej i całkowitej. Mamy zdjęcia widoku przez szybę z miejsca kierowcy oraz widoczność przez szybę oczyszczoną przez trzy wycieraczki. Mamy zdjęcie poziomu hałasu wewnętrznego w zależności od prędkości jazdy. Wywrotka DR50 Dumper. Mamy zdjęcie dumpera DR50 na badaniach w Instytucie Transportu Samochodowego w 1958 roku. Mamy zdjęcie informacji, że skrzynia wywrotna w kształcie leja była wykonana z blachy stalowej i spoczywała na specjalnych szynach mocowanych do podwozia, które jednocześnie nie pozwalały na wychylenie boczne skrzyni w stosunku do osi podłużnej pojazdu. Rozładowywanie skrzyni. Podnoszenie skrzyni do rozładowywania odbywało się samoczynnie, a zatem bez dodatkowych urządzeń mechanicznych samoczynne podnoszenie skrzyni wywrotnej następowało wtedy, gdy znajdował się na niej ciężar. Kierowca przy pomocy lewarka jedynie zwalniał zaczep skrzyni, wówczas punkt ciężkości, który przy pustej skrzyni znajdował się niżej i bliżej siedzenia kierowcy, pod wpływem ciężaru przenosił się do tyłu pojazdu, powodując samoczynne wychylenie skrzyni i wyładowanie. W celu unieruchomienia skrzyni wywrotnej w czasie załadunku i jazdy blokowano ją przy pomocy mechanizmu dźwigowego. Mamy zdjęcie schematu pracy skrzyni. Na ostatniej stronie mamy informację co w kolejnym numerze, czyli poprzeczka ramy, łącznik, cienka główka, łącznik, szeroka główka, skrzynka zaworowa, sworzeń, skrzynka zaworowa, otwór, złącze zaworu, sworzeń stalowy długi, sworzeń stalowy krótki, płytka montażowa ramy, rama zaworów, siłownik główny. Thank you.
Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.